No cześć, hodowczyni i hodowcy. Ktoś może chce młodek, wszystkiego przede wszystkim, wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę zdrowia, bo teraz nakarmione. No i co tam? Jeszcze raz zdrowia i zdrowia dla takich hodowców. Tu są gołąbki przywiezione z Grecji, większość chyba jest. Niemcy, Belgii, Ukraińcy, zdrowe ptaki i są tu przywiezione w tym roku nabyte dwa pierścienie. Ktoś, jak będzie interesowało się nimi, to trzecie lęki są do sprzedania. To wszystko są młode, ze wspólnych gołębników, wykupione. Takie są asy. Czy oni powinny spać? No ja nagrywam, jak po Sylwestrze. I teraz mogę podać nawet numer komórki. Po południu proszę dzwonić. 8836 11 1 991. Ktoś będzie zainteresowany młodymi, zadbane ptaszki, a to same są samczyki. Trochę za późno ich pobudziłem. Nie wiem, czy na cele swoje wtórno. Ja teraz pokażę samiczki. Te są samiczki przywiezione w tym roku z dwoma pierścieniami. Trochę hodowlę zwiększyłem. Siedzą takie ocele, mają mnie przywieźć, zamówione są, bo tu taka skrzynka wisiała. Jak widać na filmiku, ptaki zadbane. Rzeczywiście oni są po Sylwestrze. Kał jest wszystko tam w porządku. Jeden się pytał o szimlato. To jest ta szimlata, ale to jest przywieziona do siebie. Zakupiona. Tutaj jeszcze może samczykę przywiozą mi do rozpłodu. Może ktoś chce młodych, trzeci lęk. Zapraszam i kontakt. To tutaj jest z pierścieniami dwoma. To wie, o co chodzi. Ta też. No i co tam? Się postaram więcej nagrać. Jak będzie wystraszony. Oni o tej porze nigdy nie byli budzone. Ale z ratotomków swoich trafił. Dobra. Pozdrawiam jeszcze raz, wszystkiego dobrego nowym rokiem. Co najlepszego życzę wam, hodowczyniom i hodowców. Ten jest przywieziony teraz, nabyty ten na rzędniku. No jest tu parę, dojechało nowej krwi.
Widzę, że to są wszystko prawie młode. Tu kolega prezentował po najlepszym lotniku. Raczej dobrze nie pamiętam, ale to złe pucho w coś. A tam samiczka jest po puchach czysta. No i tu jeszcze są od Sławka. Włada Sławek, to jego ptaki siedzą. No co tu więcej o nich opowiadać? Widać, że zadbane. I zdrowiutkie. Trochę mnie dzisiaj język się plącze, ale się postaram drugi raz lepiej to być. Dobra, pozdrawiam. Inarka. Do usłyszenia.